Cześć, nazywam się Anna Butrym i na dzisiejszej węgierskiej randce zapraszam Was na kieliszek czegoś mocniejszego. Zbliża się sylwester. Kilka słów Wam o tym węgierskim sylwestrze też powiem, ale skoro sylwester, no to nie można go spędzić po prostu tak, nawet nad najlepszym węgierskim, ale winem. Porozmawiamy dzisiaj zatem o ciekawych węgierskich, mocniejszych alkoholach. Ta lista węgierskich mocnych alkoholi absolutnie musi rozpoczynać się od palinki. Palinka, czyli w sumie taki odpowiednik naszej polskiej wódki, ale robiony na owocach lub na ich wytłoczynach. Tak naprawdę palinkę można zrobić z każdego dowolnego rodzaju owoców. Które rosną na Węgrzech, i wtedy to będzie prawdziwa węgierska palinka. To może być jabłko, gruszka, śliwka, czereśnia, morela, morwa, truskawka tak naprawdę, co nam przyjdzie do głowy. I z tego robimy prawdziwą węgierską palinkę. Czemu mówię prawdziwą węgierską palinkę? Bo z tą nazwą, bardzo podobnie brzmiącą, można spotkać się i na Słowacji, i w Czechach, i w Rumunii, ale tylko ta węgierska jest chronionym produktem regionalnym i jest tą prawdziwą, najprawdziwszą palinką. Palinkę, a właściwie jej przeróżne rodzaje, można kupić oczywiście w węgierskich sklepach. Wybór jest ogromny, zarówno pod względem firm, jak i pod względem smaków. No ale prawdziwy Węgier pije te domowo pędz... Palinkę i jeżeli będziecie mieli możliwość być na Węgrzech i skosztować takiej domowej palinki, to zróbcie to koniecznie. Z palinką jest jedna taka sprawa, która może nie wszystkim odpowiadać, ponieważ jest ona robiona na tych owocach, czy też wytłoczynach, ma taki charakterystyczny zapach. Nie każdemu to pasuje, nie każdy jest w stanie napić się takiej wódki. A wtedy najlepszym rozwiązaniem jest napicie się palinki miodowej, to znaczy też robionej na owocach, ale z dodatkiem miodu. Chociaż ona wtedy już nie może mieć tej nazwy palinka, nie jest tym produktem chronionym regionalnie, to dalej jest tą pyszną węgierską palinką, tyle, że ten miód niweluje ten zapaszek. No oczywiście to daje trochę słodkości, więc wtedy można to pić trochę bardziej jak likier. Niemniej jednak czy taka miodowa, czy nie palinka jest pyszna. I jej zawartość procentowa też jest, no powiedzmy, ciekawa, bo ma od 35 do 70% zawartości alkoholu w sobie, więc absolutnie nadaje się na takie fajniejsze imprezy, włączając w to oczywiście Sylwestra. Tak jak wspomnianą przed chwilą palinkę, można kupić w wielu miejscach, od bardzo wielu wytwórców. No, kupić ją też można w tej wersji domowej. Taki jest taki węgierski alkohol, bardzo ikoniczny, który kupimy tylko od jednego producenta, który wytwarza tę węgierską specyfikę, ten węgierski przysmak od wielu, wielu lat. Jest to unikum firmy CWAK. To unikum sprzedawane jest w takich charakterystycznych ciemnych butelkach, które chronią zawartość czyli likier ziołowy, który powstaje z ponad 40 rodzajów różnych ziół. Jakich, tego nie wiemy, to tajna, strzeżona rodzinnie receptura, która została opracowana w 1790 roku przez doktora Cwaka. Pracował on jako lekarz na dworze cesarsko-królewskim i tam właśnie na potrzeby cesarza stworzył takie unikalne dzieło, które świetnie sprawdza się nie tylko jako alkohol, taki po prostu, którym możemy się nacieszyć i się go napić, ale też jako lekarstwo. No bo te zioła właśnie mają taką leczniczą moc. Unikum na Węgrzech pija się i jako aperitif i stosuje się na przykład ten specyficzny smak do dosładzania piwa. Czemu mówię dosładzania piwa? No bo jeżeli się napijemy najpierw takiego szota Unikum, a potem dopiero napijemy się piwa, to piwo zdecydowanie wydaje się słodkie. Słyszałam o osobach, które w ten sposób właśnie osładzają sobie to piwo, więc można wypróbować i ten angielski sposób. Ja z kolei unikum znam też od tej drugiej strony leczniczej. Świetnie działa na jakiekolwiek dolegliwości żołądkowe, albo jeżeli zjedliśmy coś, co no, nie wydawało nam się może pierwszej świeżości, albo nie mamy pewności, jak na nas y, podziała. Unikum występuje w kilku rodzajach. To najbardziej tradycyjne, właśnie jest mocno ziołowe, gorzkie y, i dlatego ten smak sprawia, że jedni je uwielbiają, a inni no, darzą zupełnie innym uczuciem. Natomiast y, firma stworzyła jeszcze dwa rodzaje unikum: śliwkowe, właśnie z nutą węgierskiej tradycyjnej śliwki, i unikum Next. Które ma nutę cytrusową. Także jeżeli ktoś nie przepada za tym bardzo gorzkim, mocnym smakiem, to może na przykład napić się tego lżejszego cytrusowego wariantu. Unikum, o którym przed chwilą mówiłam, ma od 30 do 40%. Natomiast jest jeszcze jeden węgierski likier, bardzo podobny procentowo, 33% Hubertus. Ym, oczywiście nazwany od świętego Huberta, patrona myśliwych, i całą swoją stylistyką nawiązuje właśnie do. Polowań, do myślistwa. Jest on jednak od unikum dużo słodszy. Również stworzony jest na bazie ziół, niemniej jednak nuty, które się w nim pojawiają, pomarańczy, kwiatu pomarańczy, powodują, że ma zupełnie inny posmak. Więc jeżeli szukacie czegoś jeszcze słodszego, ale ciągle węgierskiego, no to możecie spróbować Hubertusa. A skoro zbliżamy się tak tymi drobnymi krokami w stronę północy, w stronę nowego roku, no to musimy też pomyśleć o szampanie, no bo czym wzniesiemy ten noworoczny toast? No i tutaj znów możemy sięgnąć po węgierski trunek po szampan tyrlej. Jest on tworzony od 1882 roku. Został stworzony przez Węgra, który w fachu i znajomości szampana uczył się w samej szampanii. Stamtąd przywiózł wiedzę, stamtąd przyniósł wszystkie umiejętności, które mu są potrzebne oraz pomocników. I w Budapeszcie założył swoją fabrykę, w której zaczął produkować tego węgierskiego. Tradycyjnego, teraz już byśmy powiedzieli, szampana, który obecnie dorobił się 16 rodzajów, więc niezależnie czy lubimy szampana bardzo tradycyjnego, czy może z lekkim twistem, wytrawnego, czy słodkiego, wszystko znajdziemy w ofercie Thurley'a. Myślę, że jeżeli chcemy tak bardzo, bardzo pobratankowemu wznieść ten toast, to koniecznie powinniśmy poszukać w sklepach właśnie Tyrleja tradycyjnego węgierskiego, eksportowanego nawet do Paryża, czyli sami Francuzi, którzy mają w końcu swojego szampana, docenili jego smak. Trleja. Jeżeli już tak poświętujemy Sylwestrowo, a może i nie Sylwestrowo, z węgierskimi trunkami, tymi mocniejszymi, no to może się okazać, że ten kolejny dzień będzie dla nas jednak dużym wyzwaniem. No i znów tutaj przychodzą nam z pomocą Węgrzy, oferując wielką księgę kaca. Wielka księga kaca, czyli pieczmy gotujmy na kacu to propozycja, którą podają nam na ten drugi ciężki dzień Ondras Cerno i Benedek Dorida. Książka ukazała się w tłumaczeniu Marty Żbikowskiej i jest zbiorem pomysłów na to, jak poradzić sobie z tym syndromem dnia następnego. Po pierwsze, przeprowadza nas ona przez historię Kaca i pokazuje, że no nie jeden już z tym problemem się zmagał, więc znajdujemy się w naprawdę świetnym towarzystwie. Filozofów, myślicieli, literatów, wynalazców, którzy mieli swoje pomysły na to, jak z tym kacem walczyć, i takie pomysły właśnie znajdziemy w tej książce. Chwilami są one dość kontrowersyjne, nie wiem, czy każdy by się skusił, żeby je wypróbować, chociaż w akcie desperacji być może, ale znajdziemy tutaj po prostu też mnóstwo różnych przepisów, które mówią, jak można sobie z tym kacem poradzić, więc jest to zarówno przeprowadzenie historyczne, jak i taki podręcznik, czy. Wręcz książka kucharska, która nam ma pomóc w tych trudnych chwilach. Polecam Wam na te trudne chwile posylwestrowe Wielką Księgę Kaca. Podobnie jak tydzień temu, nie będę Was zapraszać na żadne konkretne spotkania z węgierską kulturą, no bo wszyscy teraz odpoczywamy w gronie rodzinnym, w gronie znajomych, no ale oczywiście nie powstrzyma nas to przed tym, żebyśmy jednak tych Węgrów poznawali coraz to lepiej. Taką okazją oczywiście jest sam sylwester. Ja Was bardzo serdecznie zachęcam, żeby pojechać na Węgry i tam spędzić sylwestra. Po pierwsze jest blisko, po drugie jest pyszne jedzenie i są świetne alkohole, o których już rozmawialiśmy. No, ale też jest ta tradycja świętowania sylwestra. Węgrzy się bawią równie dobrze jak my, a 1 stycznia mają swoje zwyczaje, które mogą się nam wydać ciekawe. Po pierwsze, jedzą mięso wieprzowe, a nie gotują kur, ponieważ uważają, że jest to zła wróżba na przyszły rok. Mięso kurze wieszczy niedostatek. No a żeby właśnie ten dostatek zawitał do domu, to jedzą soczewice najczęściej pod postacią zupy. 1 stycznia jest także świetną okazją do tego, żeby nie robić nic, bo Węgrzy zakładają, że to co robimy 1 stycznia, jest prognozą na cały nasz rok, więc na przykład staramy się nie wydawać pieniędzy, żeby się ten Cykl nam potem nie włączył, żeby cały rok nie polegał tylko na wydawaniu pieniędzy, więc warto ten 1 stycznia spędzić na samych przyjemnościach. Węgry, a właściwie Budapeszt, są coraz popularniejszym miejscem, w którym można spędzić Sylwestra chociażby według portalu Trivago Węgry znajdują się teraz na 12 miejscu, skoczyły o 4 oczka do góry w stosunku do zeszłorocznego rankingu wśród tych osób, które właśnie zadeklarowały, że tam spędzają, chcą spędzić Sylwestra. Nie sam Budapeszt jest tylko tym miejscem, które przyciąga i turystów, no i Węgrów z całego kraju, z chęcią spędzany jest ten nowy rok i ten czas odpoczynku również nad Balatonem, w różnych malowniczych miejscowościach rozsianych po całym kraju, jak Eger, jak Piecz, jak Seget, no i oczywiście w wszystkich tych miejscowościach uzdrowiskowych, wśród których Prym wiedzie ukochane przez Polaków Hojdu Soboslo. Także zapraszam Was serdecznie, spróbujcie, jak to jest spędzić Sylwestra i Nowy Rok na Węgrzech, myślę, że absolutnie nie będziecie rozczarowani dziś język łamać sobie będziemy na życzeniach noworocznych no bo jak żeby inaczej w takim odcinku chociaż muszę się przyznać że to jest pewne nadużycie bo wcale łamać go nie będziemy bo Węgrzy którzy lubią ekonomię w języku lubią wyrażać się skrótowo szybko celnie i na to wymyślili rozwiązanie więc zamiast mówić całe długie życzenia szczęśliwego nowego roku czyli boldog i wetkiwanok mówią sobie buyk buyk nam wystarcza jest to skrót od każdej pierwszej litery właśnie tych czterech słów Boldog, Uj, Iwet, Kiwanok. I w tym momencie mamy już te życzenia absolutnie utrwalone w uchu, bo jest to krótkie, jest to proste. Oczywiście, jeżeli ktoś chciałby się z Was porwać na całą tę frazę i powiedzieć całe zdanie Boldog, Uj, Iwet, Kiwanok, to znajdzie ją w linku pod dzisiejszym nagraniem, ale jeżeli wolicie tak. Skrótowo, wolicie szybko, wolicie już, no to mówcie Buick, każdy Węgier Was zrozumie i będzie Wam życzył wzajemnie szczęśliwego Nowego Roku. Zanim będę się z Wami żegnać, życząc Wam właśnie szczęśliwego Nowego Roku, to chcę Wam przypomnieć, że wszystkie informacje, wszystkie trudne węgierskie nazwy znajdziecie w linku pod dzisiejszym e, nagraniem, więc zawsze możecie podejrzeć, jak to się pisze, jak to się czyta. Zapraszam Was też do tego, żebyście subskrybowali ten kanał, zostawiali swoje komentarze, może. Macie jakieś pomysły, coś was ciekawi, chcielibyście o czymś usłyszeć w kolejnym odcinku, dawajcie znać. A ja, żebyście zostali już w tym węgierskim klimacie, sylwestrowym klimacie, zostawiam Was z kilkoma węgierskimi hitami sylwestrowymi. Jak sami zobaczycie, mają one już trochę lat, ale wśród Węgrów wzbudzają ogromny sentyment. To są takie przeboje, które zna każdy węgier, więc włączcie sobie i tę playlistę w ramach Waszych węgierskich. Sylwestrowych inspiracji. Do zobaczenia w nowym roku. Błyszcząc, boldog, uiwet, kiwanok. Trzymajcie się i widzimy się już w styczniu.